Jest 9 listopada 2013 rok. Znajduję się w miejscowości Rogówek na pięknej górze, skąd roztaczają się przepiękne widoki. I w tej chwili znajduję się przy kaplicy barokowej z XVIII wieku. Kaplica ta znajduje się na posesji państwa Alicji i Stanisława Jastrząb. Za chwilę właściciel posesji i pan Jastrząb opowie o tej kaplicy krótką historię i co nieco może o historii tutaj tego miejsca. Witam pana i proszę o krótką wypowiedź, na ile pan po prostu wie na temat tej kaplicy. Ja tutaj sprowadziłem się w roku 1982. Przyjechałem tu z rodziną 6 sierpnia. Objąłem to gospodarstwo. I zacząłem gospodarzyć tutaj. Po poprzednikach, którzy tutaj mieszkali. A przede mną poprzednikiem był Siwek Jan, który sprowadził się na dół, do wioski na Rogówek. W roku 2003 ta kaplica była w stanie ruiny. Została wyremontowana przeze mnie i przez mojego syna Pawła, który tutaj mieszkał ze mną. Teraz obecnie ożenił się i mieszka w skrzynce, w sąsiedniej wiosce. I ksiądz proboszcz Stanisław Franczak obecnie jest już emerytem, który jest w Polanicy Zdroju. I tą kaplicę po remoncie została poświęcona. I w roku 2005 ponownie została omalowana, obraz został odrestaurowany w tej kaplicy. Jest to obraz ucieczka świętej rodziny do Egiptu. I no jest wygląd obecnie po prostu tak, jak tu wygląda. Co roku jest odprawiana msza w lipcu lub w sierpniu, jak zależy, jak będzie pasowało to księdzu proboszczowi. Obecny ksiądz proboszcz Stanisław Piskorz po prostu no, zmobilizował tutaj mnie, no i żeby została pomalowana na wewnątrz i ten obraz został odmalowany, gdyż nasz kościół parafialny był w tym czasie malowany. No a wiadomo, tutaj poprzednicy mieszkali Niemcy i właścicielem tutaj był Klaper. Był tutaj, odwiedzał to swoje rodzinne strony 3-krotnie. Raz był z żoną swoją i drugi raz był z dwoma synami. Miał przyjechać jeszcze z córką, ale już tego nie, po prostu nie przyjechał, a raz był sam. Od roku 90 do ostatnio był w roku 2000 bodajże chyba czwartym, już po remoncie tej kaplicy. To by było tylko tyle. No. Może wejdziemy do środka. No proszę bardzo, pan mi pokaże, jak tam wygląda wewnątrz kaplica. Proszę. To jest ten właśnie bardzo duży obraz, jest piękny. Tak, to jest
I widać, że to chyba jest na drewnie malowany. Tak, to jest drewno, na drewnie lipowym, bo myśmy, jak był remont w 2003 roku, to ten obraz był, no, bo to była ruina. I to był po prostu ta rama i ten ołtarz jest stary, jak było, ale to było w stanie ruiny. Tutaj była, w kaplicy nie było tych płytek, tylko była cegła wyłożona i tak wypukła po prostu. I to było wszystko zebrane, wyrzucone, tak, w opłakanym stanie. Nie było drzwi. Po prostu ja sam to robiłem, bo jak mogłem tak po prostu... No pięknie jest to zrobione, to na pewno film pokaże, jak to pięknie jest wszystko zrobione, odnowione. Ja właśnie o tej kaplicy usłyszałem od jednego z myśliwych, a konkretnie od swojego brata Janka i tu postanowiłem z panem Jastrzębiem porozmawiać i ten piękny zabytek pokazać. No fajnie, że pan mi pozwolił wejść, bo to jest na posesji prywatnej, prawda? I przy okazji jest bezpieczne. No jakby to mogło być inaczej, żeby to zaniedbane było, prawda? Tak. Obok tutaj niedaleko, obok tej kaplicy znajduje się też krzyż. No może pan coś powie o tym krzyżu też jeszcze. No krzyż, no to jest postawiony tak, jak tam jest tablica, pisze, no wotum po prostu wdzięczności za naszego papieża Jana Pawła II. Po jego po prostu śmierci został wzniesiony tam na tym miejscu. W tym roku został obmurowany jeszcze tą cegłą klinkierową tam, bo to było inaczej całkiem. Były płytki te mrozoodporne, ale to po prostu gdzieś nie były ułożone tak, jak powinny być i zaczęły się po prostu sypać. Teraz zostało to wykonane po prostu z tej cegły klinkierowej. Tak. Zauważyłem, że tam obok są tablice, gdzie są chyba wpisane wszystkie, tak, pielgrzymki, wszystkie pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła. Kiedy po prostu od pontyfikatu do śmierci. Do śmierci, tak. Czyli cały pontyfikat, tak. Wszystkie, prawda? Jest utwierdzone tam na tablicy. Tak, ja zrobiłem też film tam przy tym krzyżu. I ten film też będzie opublikowany. Jeszcze raz pokazuję tutaj piękne wnętrze tej kaplicy. Ten obraz na drewnie lipowym. I wszystko tutaj, co jest możliwe do pokazania. Pomieszczenie jest malutkie, nie mamy światła. Widzi pan, tutaj była figurka. I jedną figurkę po prostu... Była to, no jak to się można powiedzieć, znajomy przywiózł z Torunia i ona była porcelanowa, nie gipsowa, no porcelanowa. I myśmy przyjechali akurat od córki, bo mam córkę w tym, w Paryżu, jest od roku 2000 i weszliśmy do domu i ktoś podjechał motorem, wychodzimy za godzinę. I znikła. No proszę. Ta figurka. Po prostu ktoś zabrał. Taka pamiątka piękna. Taka pamiątka. A tą figurkę właśnie Matki Boskiej przyniosły siostry z klasztoru. Czy pan pamięta z jakiego z klasztoru? Ołdrzychowice. Aha, w Ołdrzychowice. To siostry zakonne, prawda? Przyniosły. No to dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Teraz już taki pełniejszy wgląd na to wszystko mam, na ile też swoim amatorskim sposobem mogłem to pokazać, dzięki panu. Z synem wszystko wykonali to własnoręcznie, za pieniądze po prostu nasze, nie było tam jakiejś składki czy czegoś, tylko to było kupione i wykonane, samiśmy to wykonali. Widać ta, prawda, to... No to było pokryte tą jeszcze dachówką taką, ja nie wiem, jak to się nazywa, z tych łupków. Łupek, tak, a w tej chwili jest tutaj, widzę, tak. Blacha, jest taka piękna kopułka, wszystko jest to z blachy przedtem zrobione, nie ma wilgoci, ogrodzone, wspaniale jest, no i piękne miejsce wśród takich drzew, wkoło, jak widać, góry,
tam w dali, Odrzychowice. Skrzynka tam. To skrzynka, to tak. Co teraz? Aha, skrzynka, tak? Tak. Tak, no to pomyliłem się, czyli to jest skrzynka, no tak. A tutaj posesja państwa Jastrzębiów i wierzchołek góry. Ta góra ma jakąś nazwę? To jest... Góry to są Sarnica. Aha, Sarnica. Sarnica. Tutaj... A po niemiecku to była Klappersberg. Aha. Klapra góra. No fajnie. Dosyć dużo pan opowiedział i o miejscu, i troszeczkę historii. No i droga była tutaj, bo nie było drogi, widzi pan. Droga dopiero została w 2000 roku tu. Dopiero zrobiona. Ta, zrobiona, a tak czyli, drogi nie było. Czyli niedawno, 13 lat temu. A jak na to, ile pan tu mieszka, to jest też spory kawał czasu, prawda? Spory. No dziękuję panu bardzo za to wszystko. No i myślę, że sporo ludzi zainteresują takie właśnie małe, ciekawe miejsca. No i przede wszystkim państwo Jastrzębiowie, dzięki którym ta kaplica odzyskała swoje dawne piękno, może nawet jest ładniejsza i zabezpieczona jest na długie, długie lata. Dziękuję bardzo.